Dzień dobry. Moimi gośćmi są dziś lider Komitetu Obrony Demokracji Mateusz Kijowski i Krzysztof dobry. Pieczyński, aktor i szef Stowarzyszenia Polska Laicka. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Mamy od niedzieli takie oświadczenie, z którego najważniejsze hasło brzmi tak. Dziś nadeszła chwila, by wypowiedzieć posłuszeństwo tej władzy. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy władza stanowi prawo niezgodne z. Poczuciem sprawiedliwości, z poczuciem uczciwości, to nie należy tego prawa przestrzegać. Kiedy prawo jest niesprawiedliwe, obowiązkiem obywateli jest protestować i sprzeciwiać się. Dobrze, jakie konkretnie prawo się nie podoba obywatelom, którzy no się dzisiaj, podpisali tutaj? Dzisiaj to ostatnio ustanowione prawo to jest prawo o zgromadzeniach, które no jeszcze jest, jak rozumiem, nie podpisane przez prezydenta, ale już Sejm uchwalił. Prawo, które wprowadza zasadę do tej pory obecną tylko w literaturze u George'a Orwella, że Wszyscy obywatele są równi, ale niektórzy są równiejsi. Jeżeli będziemy chcieli demonstrować, to władza będzie mogła powiedzieć: Nie, to nie wy, teraz my będziemy demonstrować w tym miejscu, tylko w zupełnie innej sprawie. Podobnie są związki wyznaniowe, które też z niewiadomych przyczyn zostały podniesione do rangi władzy, można powiedzieć. Natomiast tych praw, tych wydarzeń, które się dzieją jest oczywiście znacznie więcej. Od roku mamy do czynienia z dewastacją systemu prawnego w Polsce, z niszczeniem kolejnych instytucji, zaczynając od Trybunału Konstytucyjnego, ale oczywiście dalej mieliśmy media publiczne, apolityczną prokuraturę, inwigilację wprowadzoną bez jakiejkolwiek kontroli sądowej, ustawę o obrocie ziemi rolnej, która ogranicza prawo własności, więc tych praw obywateli naruszanych, więc tych tych ustaw, które są niesprawiedliwe, które wymagają sprzeciwu i które pozwalają na sprzeciw, bo łamią podstawowe prawa człowieka i obywatela, jest bardzo wiele. I przeciwko temu wszystkiemu należy się sprzeciwiać. Pan podpisał się pod tym oświadczeniem jako szef Stowarzyszenia Polska-Laicka, które walczy z klerykalizacją um, Polski. Tak. Gdzie, gdzie tutaj widzimy taki problem? I dlaczego, dlaczego Pan uznał, że Pana Stowarzyszenie powinno dołączyć do tego protestu? No dlatego, że mamy bardzo dużo wspólnego, ponieważ ta władza jest, tak jak ja o tym mówię, jest ramieniem zbrojnym kościoła katolickiego w Polsce. A co to znaczy? I to znaczy, że została przy pomocy spekulacji Kościoła doprowadzona do władzy, gdyby kościół nie włączył się w proces wyborów. To nigdy PiS by nie wygrał tych wyborów. A więc Kościół łamie podstawowe prawa, które wynikają z artykułu 13 Konstytucji RP, które mówią o tym, że nie wolno nawoływać do rasizmu, nie wolno, nawoływać do, nie wolno wymuszać na rządzie, na politykach przez stosowanie siły i tutaj należy też rozumieć manipulacji psychologicznej. Nie wolno wywoływać na, na politykach y, 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 wpływu. A ja nie bardzo rozumiem, co to są manipulacje psychologiczne, bo to brzmi. Och, to, już... jest bardzo, to jest bardzo rozległy temat. Którym... Ale to może króciutko, bo to brzmi bardzo dobrze jako hasło, natomiast co to znaczy to jak Kościół cała, manipuluje? To jest cała organizacja kościoła i wszystko, co kościół robi w Polsce. To jest od Chrztu się zaczyna i potem ta manipulacja trwa przez szkołę. I kończy się do obecności Kościoła w każdym, miejscu, w każdym miejscu życia publicznego w Polsce, wliczając w to symbole religijne, które są w Polsce po prostu w każdym miejscu. No dobrze, I my, ale... i my Polska laicka ma również za zadanie to, żeby oddzielić, faktycznie oddzielić państwo od kościoła dla dobra Polaków i dla dobra naszej demokracji. Dobrze, na razie problem jest nawet w samym kodzie. Niektórzy członkowie Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji protestują przeciwko udziałowi Polski laickiej i mówią, że przecież oni są katolikami, i nie przeszkadza rola kościoła. Ja myślę, że tutaj problem jest znacznie głębszy, bo to, to czy ktoś jest katolikiem, czy nie, nie, nie jest tutaj krytyczne. Ja również jestem katolikiem, natomiast nie zgadzam się z tym, co robi Kościół w naszym państwie, to znaczy z rolą Kościoła katolickiego przyznaną w sposób mocno odmiarowy. Sojusz, jak się mówi, ołtarza z koroną, tak zawsze jest szkodliwy dla obu stron i dla Kościoła, i dla państwa jest szkodliwe takie mieszanie tych spraw i zdecydowanie rozdzielenie. Tych ról byłoby z korzyścią dla wszystkich. Natomiast ten protest, o którym mówimy, ten, ten jest oczywiście nie dotyczy jakby wyłącznie tej sfery, ale dotyczy w ogóle zniszczenia państwa, niszczenia podstawowych zasad demokracji, zabierania ludziom ich wolności. I to jest to, co najbardziej nas. Poruszać. Dzisiaj oczywiście mówimy o tych prawach, które zostały ustanowione, ale mówimy również o krzywdzie ludzkiej, takiej faktycznej, gdzie ludzie uczciwi, ludzie z ogromnymi osiągnięciami, bohaterowie z walki o niepodległość, o, o wolność Polski, jak chociażby Józef Pinior czy, czy ostatnio Piotr Niemczyk, są w bezprecedensowy sposób atakowani, traktowani jak przestępcy bądź nie wiem, agenci, jacyś, jak ludzie niegodni. Tylko Dlatego, że sprzeciwiają się tej władzy, że mają odwagę mieć własne zdanie i popierać działania obywateli. No dobrze, a ja, ja, ja w wypowiedzi pana słyszę ten zestaw sloganów prodemokratycznych, prowolnościowych, które słyszymy od roku i które skutkują głównie tym, że raz na miesiąc mniej więcej sympatycy Komitetu Obrony Demokracji wychodzą na ulicę i protestują przeciwko łamaniu prawa, naruszaniu konstytucji. Efektów brak. Jak będzie wyglądał 13 grudnia. Co, co rozumiemy przez to obywatelskie nieposłuszeństwo i czy zestaw działań, jakie, jakie proponuje KOT, kończy się na demonstracjach? No niestety, to znaczy niestety, ja uważam, że jednak na szczęście nie dysponujemy czołgami, nie dysponujemy armatami, nie dysponujemy sam, samolotami bojowymi, ani, <ścoughs> ani bronią, żadną inną. Nie, nie będziemy wywoływać rewolucji, nie będziemy strzelać do ludzi, nie będziemy obalać siłą rządu. Jedyna... Yy, Jedyny środek nacisku, jaki mają obywatele wobec władzy, to są demonstracje. Yy, dlatego będziemy te demonstracje robić coraz bardziej zdecydowane. Będziemy zawsze zachować w sposób pokojowy, będziemy zawsze działać bez przemocy, ale coraz bardziej stanowczo, coraz bardziej zdecydowanie. Ta presja, która jest ze strony obywateli, yy, jest jednak bardzo silnie wzmacniana przez odbiór społeczny, przez, yy, przez ludzi w codziennym życiu, przez opinię światową również. <laughs> Bardzo wiele mamy sygnałów z całego świata, że obywatele świata, politycy z całego świata demokratycznego są z nami, wspierają nas w naszej działalności i również wywierają presję na polski rząd. Tylko ja nie rozumiem, bo. Ja, jeśli Bardzo mogę dodać proszę. tylko dwa słowa. W Stowarzyszeniu Polska Laicka również przynajmniej połowa członków stowarzyszenia to są katolicy, którzy również popierają to, że dla dobra demokracji, dla dobra Polaków należy oddzielić państwo od kościoła, oddzielić faktycznie i również to, że metoda, jaka nam pozostaje do działania, żeby nie doszło do tego, żeby ruch zamienił się po prostu w walkę uliczną z kibolami, jest uświadamianie i to jest właściwie główny nacisk i to jest z, z, z główna oś oś tego, co robię przez ostatnie 20 miesięcy. To jest, jeżdżę po Polsce i opowiadam ludziom o prawdziwej, faktycznej historii Kościoła Katolickiego oraz o tym, w cudzysłowie, co... Kościół zrobił w Polsce przez tysiąc lat swojej obecności. Czyli jest to proces uświadamiania społeczeństwa. Chciałabym wrócić do tego, co pan powiedział o manifestacjach z jednej strony coraz bardziej zdecydowanych, a jednak pokojowych. Bo to brzmi jak sprzeczność sama w sobie. Co to znaczy? To znaczy, będzie dokładnie tak, jak było, tak? Manifestacje. Myślę, że będziemy coraz ostrzej mówić, coraz bardziej zdecydowanie i myślę, że również. Jakby ta paleta środków wyrazu, nie tylko werbalnego, będzie to. Ja chcę ostrycia. usłyszeć, jaka jest ta paleta, bo, bo, bo słyszę tylko, że wypowiadamy posłuszeństwo władzy, ale jak to już nie wiem. Ech. Przede wszystkim nawołując do takiego obywatelskiego nieposłuszeństwa wszędzie tam, gdzie ono jest możliwe i gdzie jest konieczne, tam gdzie prawo ogranicza, gdzie państwo próbuje wkraczać w sferę... Przykłady, poproszę. Ja już pani powiem, jeżeli można Mateusz. Praca, wydaje mi się, że praca, którą wykonujemy dotyczy tego, żeby każdy człowiek, każdy Polak wziął osobistą odpowiedzialność za, za kraj. To jest po pierwsze i dlatego ja bardzo dużo mówię o indywidualnej drodze duchowej i uwolnienia Polaków od religii. I przejawia się to w ten sposób, że pani nauczycielka w szkole y, zdjęła krzyż y, y, spokoju nauczycielskiego. To jest aktem odwagi w Polsce. Ostatnio w Białymstoku po spotkaniu podeszła do mnie pani, i ja powiedziałem o takim uśpieniu Polaków, o tym, jak trudno jest ruszyć, ruszyć Polaków do tego, żeby chociaż wypisywali się z kościoła. I ona powiedziała: Niech pan tak nie mówi, bo to nieprawda, bo. Moje dziecko nie było chrzczone, nie chodzi na lekcje religii i jesteśmy cały czas przedmiotem ataków i ostracyzmu. I mówiła to ze łzami w oczach, ale jednak nie wycofują się. I to są ci ludzie, którzy dają przykład. I teraz im więcej będzie tych ludzi, którzy dadzą przykład, bo na razie ludzie muszą dać przykład tak zwanego obywatelskiego zachowania i ten przykład wymaga odwagi. I to jest adresowane do poszczególnych y, y, osób, do poszczególnych ludzi, żeby indywidualnie każdy Polak wziął odpowiedzialność za ten kraj. Jeżeli chcemy mieć demokrację w Polsce, no to zrób tą podstawową rzecz. Wyraź swoją dezaprobatę dla działań rządu tam gdzie jesteś. Mhm. I pytanie do Mateusza Kijowskiego. Jakieś trzy tygodnie temu o Komitet Obrony Demokracji mhm. obchodził rok. Od powstania. I teraz jest pytanie, które się powtarza um, i wśród szeregowych członków, i wśród publicystów. W jaką stronę zmierza kod? Jaki ma plan i co zamierza robić w następnym roku? Znaczy, musimy odróżnić stowarzyszenie od ruchu społecznego. Ruch społeczny rządzi się własnymi prawami i oczywiście bardzo dobrze, żeby stowarzyszenie nadążało. Jeżeli chodzi o stowarzyszenie w najbliższych czasie, znaczy na początku stycznia, właśnie od 8 stycznia zaczynają się, zaczyna się cykl wyborów, czyli będą zjazdy regionalne, takie programowo-wyborcze, zakończone na początku marca Krajowym <laughs> Kongresem Programowo-Wyborczym i tam będzie szczegółowo program uzgodniony. No właśnie, Natomiast ja, pytam, to, ja pytam o wizję, <laughs> o, pytam o to, mhm. co y, szeregowi członkowie dostaną od y, kodu jako komunikat. Robimy to i to, znaczy idziemy to, jest, w tej dość To, i to, to jest, stronę. jest najważniejsze. Tak? Musimy się przygotować do najbliższych wyborów. Nie jako y, kandydaci, ale musimy przygotować Polskę, musimy przygotować ludzi do tego, żeby y, się aktywizowali. Powinno jak najwięcej ludzi się wstępować do partii, żeby te partie wzmocnić, bo w tej chwili głównym problemem jest nie tylko to, jaką mamy władzę, ale również to, że nie ma właściwie alternatywy, że te y, partie prodemokratyczne są dosyć słabe. Musimy pomóc im się wzmocnić, pomóc. Im zbudować programy bliżej ludzi, nawiązać lepszy kontakt z obywatelami, tak żeby rzeczywiście obywatele poczuli, że mają na co głosować, bo przypomnijmy sobie w ostatnich wyborach bardzo wiele ludzi z tych, którzy poszli do głosowania nawet, mówili, że właściwie trudno jest głosować, nie bardzo jest na co głosować i tak z zaciśniętymi zębami trochę przeciwko raczej się głosowało. Musimy pomóc partiom wytworzyć, wytworzyć dobre programy, przede wszystkim poprzez współpracę i wsparcie, ale jednocześnie przy silnym rozdziale od, między obywatelami a partiami. Bardzo, bardzo panom dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli dziś Mateusz Kijowski, lider Komitetu Obrony Demokracji, yy, i Krzysztof Pieczyński, aktor i szef Stowarzyszenia Polska Laicka. Zapraszam na kolejny program za tydzień o 11.30, a wszystkie odcinki programu z Kim dziś na VOD.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.